że nikt nie przewidzi, co się wydarzy, nie? Jak biorąc się za sport wyczynowy w wieku tam już kilkunastu lat, bo takie miałem nastawienie od samego początku, liczysz się z tym, że różnie może być, tak? Życie jest nieprzewidywalne i mogą się po drodze wydarzyć rzeczy, których nie jesteś w stanie przewidzieć, nie? Pierwsze bramki to było taka, to było takie kurwa, niesamowite było dostanie, bo wtedy czułem się, że ja jestem teraz tym gościem, o których kiedyś myślałem, że to są kurwa najwięksi w ogóle bossowie, ludzie z miasta, tacy prawdziwi przechuje. Jak każdy nastolatek jeszcze progresujesz, wiesz, jak pojebany i dokładasz tych ciężarów z tygodnia na tydzień, no to krótko mówiąc, wydaje ci się, że chujem Wisłę zawrócisz, nie? Jesteś nieśmiertelny. Przychodziłeś na siłownię, wiesz, rozgrzewka, a 60 kilo od razu je wrzucił panu martw, żeby siły nie tracić, żeby się nie wystrzelać. Nie? Takie było pojęcie wtedy. Dla mnie no, nie ma innej możliwości. Nie ma. Jak nie ma innego życia. Ja to po prostu kocham, ja tym żyję i chociaż nie wiem, mi by nogę upierdoliło, to ja będę o kulach z jedną nogą na tą siłownię zapierdalał.